No dla mnie ten dzień nie mógł się lepiej poukładać. Przed zawodami marzyłem o pierwszej trójce, a tu wyszło, że jestem pierwszy. Także no, skłamałbym, jakbym powiedział, że się nie cieszę. Trochę pomogło mi w tym problemy konkurencji, bo Romek Baran na drugim podjeździe uderzył w krawężnik. Karolowi coś, Karol też Krupa ma problemy trochę ze szperą. Mam nadzieję, że uda mu się te problemy wyeliminować. Jutro będziemy w równej walce się ścigać. Co nie zmienia faktu, że dwa podjazdy przejechałem. Uważam, że jak na mnie bardzo dobrze. Równo. Cieszę się bardzo z tego wyniku. Trasę uwielbiam. Cieszę się, że po 5 latach przerwy tutaj wróciłem. Czerpię ogromną przyjemność z jazdy i mam nadzieję, że jutro będzie podobnie jak dziś. Słuchaj, nie wiem po raz który w tym roku, ale tak na szybko licząc chyba po raz trzeci przegrałem z pogodą tak naprawdę. Znowu delikatnie pokropiło, jak delikatnie kropi, to coś mi jazda nie idzie. Albo lubię albo jak mocno pada, albo jak jest sucho. Także na pierwszym podjeździe wyścigowym delikatnie pokropiło, straciłem parę sekund do chłopaków. Na drugim podjeździe wyścigowym no już naprawdę wydawało mi się, że idę wszystko co się da. A Karol i tak pojechał 30 szybciej, także da się szybciej, ale ogólnie zawody zaliczam do bardzo udanych. Trasa świetna, rewelacyjna dla mnie, techniczna. Samochód się spisywał też bardzo fajnie. Będę miło wspominał te zawody. Państwo, Polskiej Republiki.